poprzednim razem powiedzieliśmy, że minimalną ilość ubrań ze sobą wozisz. Wyjeżdżając, co masz w plecaku do ubrania? Kilka t-shirtów na zmianę, bieliznę, jedną parę spodni, rzadko dwie. Czasem wezmę drugą, długich, mówię o długich, bo też i krótkie się przydają. Jakiś polar, który jest uniwersalny, coś od deszczu. Ale to znaczy co? Coś od deszczu? Jakąś wiatrówkę. Albo nawet nie biorę kurtki, dlatego że to są wszystko też dodatkowe kilogramy. I bywało tak, że ja po prostu po drodze te ubrania gdzieś na przykład w Afryce rozdawałem, albo czasami nawet i wyrzucałem, bo miałem ich za dużo. Szczególnie jak byłem w krajach, gdzie było bardzo ciepło, to wystarczyły mi krótkie spodenki i krótka koszulka i to wszystko. Ale z drugiej strony nawet jak w ciepłych krajach nie miałem długich spodni, to raz mi się tak zdarzyło, że chciałem wejść do świątyni i zostałem niewpuszczony, bo w krótkich spodniach wejść nie można, więc musiałem szybko iść gdzieś za kilka dolarów, zakupić jakieś długie spodnie, żeby móc wejść do środka. Na przykład odwrotną sytuację miałem znowu, jak jeździłem gdzieś po Azji, po Afryce, dotarłem do Stanów Zjednoczonych, no to już bardziej na północ, przyszła jesień, było zimno i wtedy faktycznie zmarzłem i było mi zimno, ale zanim zdążyłem się rozejrzeć, żeby coś kupić, to jakiś Amerykanin się nade mną zlitował i po prostu porządną kurtkę sprezentował. I tak też było w Bułgarii raz, jak jechałem motorem z Indii do Krakowa, bo jechałem motocyklem przez Pakistan, Iran, Turcję i jak dojechałem do Europy, to byłem cały przemoczony, przemoknięty i nie miałem ubrań, no to też na stacji benzynowej grubą kurtkę otrzymałem w prezencie, więc czasami też się tak zdarza, że ludzie mają dobre serce i pomagają mi w podróży w ten sposób. Mówimy o tym grube ubranie, cienki strój, spodenki i tak dalej, ale pod względem kulturowym też jest ważne, co się ma na sobie, co innego się powinno nosić, nie wiem, w Indiach, a co innego w Afryce? Tak, to też jest bardzo istotne, bo różnie się właśnie ludzie ubierają. W Indiach, jak byłem, to tam ludzie ubierają się tak jak my w Europie, w europejski ubiór. Nie trzeba się ubierać w te tradycyjne stroje, chociaż mi się bardzo podobały te tradycyjne Ale stroje. Ale łatwiej jest, jak się jest ubranym w sposób taki jak tubylcy? Na pewno łatwiej nawiązać komunikację z tymi lokalnymi ludźmi i ja też tak zrobiłem. Poszedłem do sklepu, zamówiłem sobie piękny, duży turban, taki brązowy. On ma wiele metrów i to się nawiązuje na głowę. Nie potrafiłbym tego zawiązać sam, ale Hindusi mi to zawiązali i przez wiele dni, wiele tygodni jeździłem na tym zakupionym w Indiach motocyklu Royal Enfield. Jeździłem tym motorem w turbanie zamiast kasku. Oczywiście policja nie zatrzymuje za brak kasku wtedy, jak się ma turban. Byłem zdziwiony, jak on jest przewiewny. Wcale mi nie było gorąco w tym turbanie, a jak ludzie widzieli Europejczyka w turbanie, to mieli bardzo uśmiechnięte twarze, łatwiej jeszcze nawiązywali. Pewnie z brodą, bo jak powiedziałeś, nie golisz się. Tak, brodę wtedy miałem ogromną, to taką jak ludzie właśnie tam w Kaszmirze. Bardzo często mnie przyjmowano i w domach, puszczano mnie do świątyń, goszczono. Kapłani, ubranie pomaga. Kapłani raz mi nawet, oprócz tego, że całodziennego wyżywienia zaserwowali jeszcze gościnę w takim apartamencie na ich warunki, w ładnym pokoju w świątyni, gdzie mnie tam ugościli. Więc bardzo mi ten turban przypadł do gustu i taki ubiór lokalny. Tylko że jak wjechałem znowu w tym indyjskim stroju do Pakistanu, przekroczyłem granicę i w Pakistanie mnie zobaczono w tym turbanie. Przypominam, że tam nadal cały czas jest nierozstrzygnięta kwestia graniczna i tam cały czas jest stan wojny w Kaszmirze. No to się oburzyli Pakistańczycy, jak ja mogę w turbanie do ich kraju wjeżdżać. Więc bardzo szybko mi zwrócono uwagę, że jak nie chcę mieć problemów, to natychmiast powinienem ten turban ściągnąć. Też tak zrobiłem, posłuchałem, ściągnąłem ten turban i jeździłem w stroju europejskim. Tylko że jak dotarłem do miejscowości Peshawar na granicy z Afganistanem, to się zorientowałem, że całe miasto jest ubrane w białe stroje pasztuńskie, takie szaty do stóp, a ja sam jestem jedyny w krótkiej koszulce, w krótkich spodenkach i dopiero mi ludzie zwrócili uwagę, że ja nie mogę tak się poruszać, bo narażam się na niebezpieczeństwo.
i jeden z wykładowców tamtejszej uczelni prezentował mi cały strój, całą tą szatę pasztuńską i mogłem wtedy w Pakistanie na motocyklu podróżować w takich lokalnych właśnie szatach pasztuńskich. Jeszcze czapeczkę mi dokupili, żebym lepiej wyglądał. I nawet wyglądałem lepiej jak lokalni, bo mówili, że mam brodę większą niż Bin Laden. Czyli reasumując, prosty europejski strój, a tam, gdzie się to przydaje, tam, gdzie to może pomóc, tak ubierać się jak ci, którzy tam mieszkają. Tak, na pewno zdecydowanie to pomaga i jest łatwiej, a nie jest to problem, bo jest to dostępne i bardzo tanie takie ubranie lokalne. Jeszcze może też powiem o Afryce czy o Azji, tam gdzie jest gorąco, tam gdzie jest ciepło. Nawet się nie sprawdzają tak dobrze te nasze krótkie spodenki i krótkie t-shirty, które używamy jak jest gorąco, bo tam jest wilgotność dużo większa, temperatury są jeszcze większe i zdecydowanie polecam na miejscu zakupić przewiewne, jakieś bawełniane stroje, niekoniecznie krótkie, bo to też jest niebezpieczne dla skóry, żeby odsłonić skórę na działanie promieni słonecznych, więc lepiej wtedy zakupić faktycznie te lokalne, dłuższe ubrania, które pokrywają całą skórę. Bo po prostu oni wiedzą, w czym chodzić najlepiej. Oni tam żyją, oni od tysięcy lat mają sposoby najlepsze, jak radzić sobie z zimnem, z ciepłem, z temperaturą, z wilgotnością i innymi pogodowymi czynnika,